witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Mierzymy z szafy. Dzisiaj Wam pokażę i przymierzę wszystkie swetry, które posiadam. Opowiem Wam kilka słów na temat składów i tego właśnie, dlaczego te swetry znalazły się w mojej szafie i dlaczego podbiły moje serce. Jak również kilka słów opowiem Wam dzisiaj na temat tego, jak dbam o swetry. Myślę, że film wyczekiwany zarówno przez Was, jak i przeze mnie samą. Już dawno zbierałam się do tego, żeby nagrać Wam właśnie taki przegląd swetrów, bo bardzo często od Was dostaję pytania, jakie sweterki aktualnie są w mojej szafie, też jak dbam właśnie o swetry, a nie ukrywam, że czekałam na troszeczkę chłodniejszą pogodę, na którą niestety się nie doczekałam. Dzisiaj też mamy piękne słońce, ale mam nadzieję, że to nam nie będzie przeszkadzało i światło nie będzie nam tutaj dzisiaj płatało figli. Także słuchajcie, zapraszam Was na przegląd moich swetrów. Pierwszy sweter to taki krótki kardigan w przepięknym miętowym kolorze. Jest ze mną już kilka ładnych lat. Jest to sweter z sieciówki, jest to sweter z Zary. Powiem Wam, że bardzo go lubię. Jest bardzo ciepły, ponieważ ma w składzie wełnę. Przez to też bardzo długo dobrze wygląda, nic się z nim nie dzieje. No i przepiękny miętowy kolor. Jak wiecie, ja uwielbiam ten kolor. Aczkolwiek uważam, że nie do końca jest to kolor, który pasuje do mojej urody, ale z uwagi na wielką miłość do tego koloru, chociaż jeden sweterek musiał się pojawić w mojej szafie. Jest on bardzo fajny, ponieważ, zobaczcie, jest krótki, więc dobrze wygląda do spodni czy spódnic z wysokim stanem. Możemy go właśnie ubrać w ten sposób, czyli zapięty, możemy sobie go też rozpiąć. No i jak to taki kardigan może nam służyć jako taka narzutka na chłodniejsze dni. Bardzo fajny, bardzo ładny, ma takie plecione warkocze. No i myślę, że taki fason swetra zawsze był, jest i będzie modny, przez co spokojnie może nam posłużyć kilka lat. Kolejny piękny kardigan to kardigan marki More Moi. Jest to polska marka, która ma naprawdę bardzo fajne rzeczy, bardzo ładne ubrania, no i też rzeczy z bardzo dobrym składem. Sweter w swojej składzie ma wełnę merino i wełnę z alpaki, przez co jest taki mięciutki, otulający, nic nas nie gryzie, a naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ma bardzo fajny fason, jest związanym paseczkiem w pasie, tak jak mam teraz właśnie zawiązany, wystylizowany, natomiast można sobie rozwiązać, puścić luźno i wtedy mamy taki klasyczny, fajny kardigan, który też będzie dobrze wyglądał do jeansów, tenisówek, coś co jak wiecie też bardzo lubię. Zobaczcie, tak wygląda, ma bardzo fajną długość, jak wiecie ja jestem wysoka, więc dla niższych dziewczyn pewnie fajnie też będzie wyglądał do leginsów, czyli jest to sweter, który nam zakrywa pupę, ma fajną długość, ma też super takie buwiaste rękawy, przez to ma taki swój fajny styl. Na tych rękawkach mamy dwa takie beżowe pasy, były wtedy jeszcze z paskami niebieskimi i były też sweterki z paskami chyba zielonymi, jak dobrze pamiętam, ale beż jest taki, wiecie, bardzo uniwersalny, a jak wydajemy trochę więcej pieniędzy na sweter, no to chcemy, żeby nam posłużył nie tylko pod kątem jakości, ale też pod kątem kolorystycznym do naszych outfitów, żeby po prostu wpasował się w naszą szafę. Bardzo fajne, także też Wam polecam ubrania z marki More Moi. Myślę, że też mogłoby Wam wpaść coś fajnego w oko, a tak jak mówię, bardzo fajne jakościowo i jest ze mną już ponad 2 lata. Dosyć często go noszę i absolutnie nic się z nim nie dzieje, nigdzie się nie kulkuje. Naprawdę bardzo fajny sweter. Kochani, kolejny i ostatni kardigan w mojej szafie to również polska marka Hierawear. Bardzo lubię ten kardigan. W tamtym roku przelatałam w nim praktycznie cały taki okres wrześniowo-październikowy i właśnie dzięki tej super długości, pamiętajcie, ja mam 1,80 m wzrostu i zobaczcie jaki jest długi. Dzięki tej długości i dzięki temu pięknemu takiemu tutaj kołnierzowi właśnie ma taki klimat płaszcza, więc ja latałam, wiecie, w nim na jakiś cieńszy sweter albo na jakąś bluzę, albo zawiązany, albo puszczony luźno. Super wygląda do tenisówek, do jeansów, ale też fajnie wygląda właśnie tak jak jestem dzisiaj, czyli takie bardziej eleganckie, luźne spodnie, jakiś biały top pod spód, przewiązany w pasie. Zobaczcie, wygląda to rewelacyjnie. Ma też bardzo długie rękawy, jak widzicie, rękawy podwijam, bo aż nawet na mnie są trochę za długie. W swetrach nie lubię aż tak długich rękawów, a ostatnio w ogóle mam fazę na jakieś
podwijanie. Bardzo fajny sweterek. Niestety nie ma już ich na stronie. Były jeszcze w czekoladowym kolorze i w takim karmelowym. Wielka szkoda. I powiem Wam, że mimo tego, że w składzie przewaga jest poliestru i akrylu, jest też wełna w składzie. Jest jej bardzo mało, ale jednak jest. To powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak sprawdza mi się ten sweter. Delikatnie peelinguje się tutaj przy rękawach, czyli w miejscu, gdzie najwięcej jednak tutaj obcieramy o coś, ale delikatne golenie i wygląda jak nowy. Więc naprawdę bardzo fajny kardigan. Kochani, kolejny sweter polskiej marki Hierawear, który też był moim ulubieńcem w zeszłym roku w sezonie jesienno-zimowym. A to dlatego też, że można wystylizować go na różne okazje, na różne sposoby. Dużym plusem właśnie tego swetra jest bardzo długi tutaj rozpinany taki dekolt na zamek, więc można nosić go właśnie tak rozpięty na jakiś taki delikatny top, żeby nam tutaj coś tylko delikatnie wystawało. Ładnie też wygląda na białą koszulę z kołnierzem, ale też możemy sobie właśnie ten sweter zapiąć i stworzyć taki otulający, cieplutki golfik, więc też na takie cieplejsze dni, gdzie wieje wiatr, a nie lubimy nosić szalików, też możemy właśnie stworzyć sobie taki ciepły golfik. Ma bardzo ładny kolor, to jest beż, ale to jest taki zimny odcień beżu. Mam wrażenie, że ta główna beżowa wełna przetykana jest jeszcze taką jakby szarą nitką. Jest też taki włochaty, mimo tego, że w tym swetrze również jest przewaga poliestru i akrylu, również znalazło się kilka procent wełny. Fajnie się sprawdza, jest bardzo ciepły. Jeżeli chodzi o stopień peelingowania, to porównałabym go tak samo jak ten kardigan, również z marki Hierawear. Wygląda dobrze, tutaj przy rękawach najwięcej się peelinguje, czyli właśnie te takie strategiczne miejsca, gdzie najczęściej obcieramy i te swetry lubią w tym miejscu się po prostu peelingować, czyli kulkować. Ale tak jak mówię, golenie załatwia właściwie wszystko i sweter wygląda jak nowy. Szkoda, że marka Hierawear nie produkuje już swetrów, dlatego że naprawdę te dwa modele były bardzo trafione, bardzo ciepłe. Moim zdaniem to też są takie wieloletnie fasony swetrów, które też wpasują się w garderobę każdej z nas i też wydaje mi się, że fajnie wyglądają na każdej figurze, więc można sobie to też fajnie dopasować i wystylizować właśnie do takich eleganckich spodni, jak mam dzisiaj, takie luźne spodnie, przy okazji spodnie z Wasali, bo pewnie też będziecie pytały, co to za spodnie, ale też właśnie fajnie wygląda do jeansów. Ja też często nosiłam w zeszłym roku ten sweter w takiej bardziej eleganckiej wersji na białą koszulę, do tego właśnie czarne jeansy i martensy. To był jakiś taki mój zeszłoroczny ulubiony outfit z tym swetrem. Ten sweter myślę, że znacie, dlatego że w którymś z ostatnich vlogów miałam go na sobie w takiej dziennej stylizacji, więc Wam pokazywałam. Jest to sweter z H&M. Bardzo go lubię, mimo tego, że nie ma dobrego składu. Jest to też sweter upolowany na jakiejś wyprzedaży i wiecie, wtedy nie patrzyłam absolutnie na skład. Podobał mi się, jak wygląda, jak leży, więc wzięłam. Ma bardzo ładny taki prawie biały kolor. No i te warkocze. Coś, co bardzo mi się podoba. Jest taki górski klimat tego swetra. Bardzo często go noszę i mimo tego, że ten skład nie jest najlepszy, też sweter nie wygląda najgorzej. Uważam też, że jakość tych takich podstawowych swetrów H&M-ie, czyli nie jakieś mohery, wełny i kaszmiry, również nie jest najgorszy, więc jeżeli chodzi o taką niższą półkę cenową, uważam, że H&M ma naprawdę fajne, dobrze wyglądające i dobrze trzymające się swetry. Także taki niby zwyklak, a jednak też sweter, który możemy ubrać na wiele sposobów. Eleganckie spodnie, dżinsy, czy właśnie jakiś bardziej taki górski, zimowy outfit. Kolejny sweter z H&M-u. Jest to sweter, który praktycznie jest w 100% z poliestru. Znaczy jest tam jeszcze jakaś domieszka wełny, jest domieszka akrylu, ale głównie jest poliester. I ostatnio Wam ponarzekałam na ten sweter, dlatego że strasznie skulkował mi się na rękawach. Ale powiem Wam, że wyprałam go, ogoliłam i wygląda naprawdę dobrze. Ma bardzo fajny fason, takie rozcięcia z boku. Długość też jest dla mnie ok. Ma bardzo fajne rękawy, takie delikatnie rozszerzane, ale wiecie, nie robi nam się taki dzwon, który często zaburza gdzieś tam naszą sylwetkę. Paski były, są i myślę jeszcze długo będą modne. Ma też taki właściwie wzór, taką fakturę ściągacza, to też ładnie wygląda i przez to sweter naprawdę dobrze leży. No i ten, słuchajcie, wielki taki, może niewielki, ale wysoki golf na zimę idealny. Na zimę uwielbiam właśnie takie otulające golfy. Fajne jest też to, że po wywinięciu w miejscu, gdzie łączy nam się z twarzą, czy gdzie dotyka właściwie twarz,
twarzy. Jest tutaj ten granatowy pasek, przez co nie zostawiamy śladów podkładu, a myślę, że każda z nas wie, jak to jest, jak mamy jasny golf i który zaraz tutaj po prostu jest brudny z podkładu, z makijażu. Także taki trochę sweter bym powiedziała, polecam, nie polecam, dlatego że tak jak mówię, jest to no, duży procent poliestru. Ale mimo wszystko go lubię i dosyć często go noszę. Moim zdaniem pasuje też znowu do wielu stylizacji. Ja chyba głównie mam takie rzeczy, które można ubrać na kilka różnych sposobów i na różne outfity, i sportowe, i bardziej eleganckie. Więc ja też trochę celowo dzisiaj ubrałam takie bardziej eleganckie spodnie. Zazwyczaj widzicie mnie w jeansach, ale wszystkie te rzeczy właśnie też pasują idealnie do jeansów, do sportowego obuwia, ale też fajnie wyglądają do eleganckich spodni, spódnic i do bardziej eleganckich butów. Czas na odrobinę koloru. Mam na sobie sweter z H&M i jest to sweter moherowy. Powiem Wam, że w zeszłym roku kupiłam dwa moherowe swetry i totalnie przepadłam. Totalnie zakochałam się w moherowych sweterkach z tego względu, że są takie no, dosyć ciepłe, bardzo ładnie wyglądają. Moim zdaniem wyglądają naprawdę drogo, a H&M w swojej ofercie ma naprawdę super cenowo moherowe swetry. Powiem Wam, że nigdzie nie znajdziecie moherowych swetrów w tak dobrej cenie i tak fajnych jakościowo. Ten sweter prałam już kilkukrotnie, absolutnie nic się z nim nie stało, ani się nie zbiegł, ani się po prostu w żaden sposób nie sfilcowały te takie, wiecie, włoski, dlatego że moher ma to do siebie, że właśnie ma pełno takich włosków. Jedni swetry moherowe kochają, inni nienawidzą, z tego względu, że też moherowy sweter, poza tymi właśnie włoskami, które dosyć często mogą wpadać nam do oczu, są to swetry gryzące. Więc jeżeli jesteście bardzo, bardzo wrażliwe na gryzące swetry, myślę, że będziecie tą częścią osób, które nie lubią moherowych swetrów. Mi natomiast to nie przeszkadza, chociaż powiem Wam, że kiedyś też nie lubiłam swetrów, które gryzą, ale jest to moim zdaniem takie przyjemne, delikatne gryzienie, które powoduje, że ten sweter jest taki cieplejszy, czujemy się w nim właśnie tak bardziej, no jest nam po prostu na pewno dużo, dużo cieplej w moherowym swetrze. Jest dosyć zbity, bardzo tak ciasno tkany, naprawdę bardzo go lubię, ma super długie rękawy. Jest to sweter, który jeszcze znajdziecie na stronie H&M-u. Pojawia się właśnie albo w tym różowym kolorze, albo też w beżowym, który też jest bardzo ładny. Jest krótkim sweterkiem, więc on będzie też dobrze wyglądał do rzeczy z wysokim stanem, czy to spodnie, dżinsy, czy spódniczki. Znowu prosty, klasyczny sweter. Tutaj jakby jego styl robią te bardzo długie rękawy, które mają takie delikatne tutaj rozcięcie, krótki fason, bardzo ładny kolor, to jest taki rodzaj tworzywego różu, taki trochę bym powiedziała wrzosowy róż, bardzo lubię siebie w tym kolorze i bardzo lubię ten sweter. Moim zdaniem znowu rzecz, która wpisze się w szafę każdej z nas, a chyba dużo z nas też lubi różowy kolor, dlatego że on bardzo ładnie ożywia i odmładza. Kolejny sweter to sweter z marki Mango, ale uwaga, jest to sweter, który upolowałam w second handzie i ma już chyba 6 albo nawet 7 lat. Jest to rozmiar S, co jest w ogóle zabawne, ale jest dosyć obszerny, a na mnie wygląda naprawdę dobrze ten rozmiar. Jest to sweter, który jest w mojej szafie i jakby tak nie do końca rozumiem emocje, które mam związane z tym swetrem, dlatego że bardzo go lubię, jest ciepły, ma bardzo fajny skład, ma w składzie wełnę, ma w składzie moher, ma taki dosyć charakterystyczny print, takiej bym powiedziała fioletowej, chabrowej panterki. I dlatego chyba też z uwagi na ten print jest tak, że i kocham ten sweter i nienawidzę. Rzadko go noszę, ale jakoś trudno jest mi się z nim rozstać. Więc też Wam go pokazuję, bo jest naprawdę bardzo fajny i to jest też fakt, że w second handzie można upolować naprawdę bardzo fajne perełki. Wy też często mi piszecie, pod jakimiś mierzymy, że właśnie w second handzie, jeżeli chodzi o swetry, to głównie właśnie second hand, bo można upolować w super cenie nawet 100% kaszmirowe swetry. Także też zachęcam Was do zakupów w second handzie. Ja sama muszę się wybrać, bo bardzo dawno nie byłam, a jak widać można upolować naprawdę ładne sweterki. Więc tak jak mówię, jest bardzo mieszana miłość między nami, ale jest to sweter, którego się na pewno nie pozbędę. Dajcie też znać, co uważacie. Był też taki problem, że bardzo długo też nie wiedziałam, w jaki sposób go wystylizować, ale myślę, że do tych luźnych, beżowych spodni również fajnie
wygląda. Ostatni nabytek, który też dobrze znacie z vlogów, dlatego że w ostatnich vlogach dosyć często chodziłam w tym swetrze. Sweter z hendem, upolowany w super cenie, chyba 120 zł, był jeden jedyny w jakiejś super promocji, minus 50 albo minus 60%. I miałam na początku takie mieszane uczucia, nie do końca czułam kolor tego swetra, ale wzięłam, mówię, poczekam na wasze komentarze i zasypałyście mnie komplementami. Same pisałyście mi też, że upolowałyście ten sweter stacjonarnie w Handemie i jesteście bardzo zadowolone. No sweter sam w sobie już jest stylizacją przez te żywe kolory. No nie jest to sweter, który będzie pasował do jakichś, wiecie, żywych, innych dodatków. Moim zdaniem on sam w sobie jest już stylową. Fajnie wygląda do beżowych spodni, fajnie też wygląda do jasnych jeansów, czyli stylizacja z vlogów. I też pisałyście właśnie, że przez ten jasny pas super wygląda do jasnych spodni. A jak mierzyłam go we vlogu, kiedy go kupowałam, do niebieskich jeansów, to powiem wam, że sama właśnie nie byłam przekonana do niego, chyba z uwagi na ten dół. A jak ubrałam go do jasnych jeansów, czy tak jak mam teraz te jasno, takie beżowe, materiałowe spodnie, bardzo, bardzo mi się to podoba. I chyba jest to taki najbardziej kolorowy sweter w mojej szafie, jak zresztą też dzisiaj widzicie. Raczej królują takie bezpieczne i stonowane kolory, a tutaj mamy coś takiego bardziej szalonego, ale cieszę się, że go wzięłam, bo jest totalnym sztosem. Coś ciemniejszego. Kolejny moherowy sweter z H&M-u w przepięknym takim antracytowym, ciemnym, takim grafitowym kolorze. Przepięknie ten kolor wygląda właśnie w moherze, przez to, że ma te takie właśnie włoski. Te włoski miejscami są jaśniejsze, więc ten sweter nie jest taki płaski, tylko taki trochę trójwymiarowy. Jest to rozmiar L, słuchajcie, i zaraz przymierzę dokładnie ten sam fason swetra, tylko w paski. Też w rozmiarze L i zobaczycie, jak różni się rozmiar, rozmiar od rozmiaru, wiecie, z H&M-u. Czasem online zamawiamy ten sam rozmiar, jaki mamy już na półce, a potem się okazuje, że właśnie przychodzi coś, co jest totalnie innym rozmiarem. Ten sweter jest mniejszy od tego, który mam z zeszłego roku w paski, ale mimo wszystko go zostawiłam. Ma trochę przekrótkie rękawy, ale właśnie teraz mam fazę na podwijanie rękawów. Jest to też dosyć modne ostatnio na szczęście, więc dobrze to wygląda. Sweter też fajnie wygląda wkasany w spodnie. Też można go tak sobie fajnie wystylizować, zwłaszcza do właśnie tej dzisiejszej stylówy. Bardzo się cieszę, że ubrałam w ogóle te spodnie, bo trochę też odkryłam fajne opcje stylizacji z tymi spodniami moich swetrów. Bardzo ładnie wygląda, bardzo fajny sweter i to są swetry w bardzo dobrej cenie. Jest to moher, nic się z tym nie dzieje, tak jak mówię, mam swetr z zeszłego roku, można prać, nosić, a swetry wyglądają cały czas jak nowe. Koszt takiego swetra na tą chwilę to 159 zł, natomiast mocno trzeba polować, bo jak tylko się pojawi jakiś kolor, to zaraz wszystko się wyprzedaje. W zeszłym roku właśnie były chyba czarne paski, jasny i może szary, jak dobrze pamiętam, natomiast w tym roku tych swetrów było w różnych kolorach, było ich bardzo dużo, ale polujcie, bo one się co jakiś czas pojawiają, a naprawdę są warte swojej ceny, nawet w cenie regularnej. No i słuchajcie, to jest dokładnie ten sam rozmiar, co tego grafitowego sweterka, ten sam rozmiar, ten sam fason, tylko po prostu mamy tutaj wersję w paski czarno-biały, właściwie ten kolor to nie jest biel, tylko to jest taki bardzo ładny, jasny beż. Ten sweter jest ze mną od zeszłego roku, prałam go już, słuchajcie, kilkanaście razy, dlatego że w ogóle to jest sweter, który, słuchajcie, totalnie zawładnął w zeszłym roku stylizacjami na Instagramie. Właściwie stylówy z tym swetrem wyskakiwały mi na Instagramie jak wręcz z lodówki, więc on totalnie zawładnął internetem. Był naprawdę no pożądanym swetrem. Jak tylko pojawił się na stronie, zaraz znikał. Naprawdę te swetry warte są swojej ceny, tak wam powiedziałam. Ten, zobaczcie, jest dużo większy niż ten grafitowy. Dużo szerszy, dużo dłuższy, ma też dużo dłuższy rękaw. Akurat jeżeli chodzi o sweter w paski, wydaje mi się, że ta jego taka obszerność wygląda dużo lepiej niż grafitowego, dlatego też zdecydowałam się zostawić grafitowy w mniejszym rozmiarze. Tu już nie muszę podwijać rękawów, dobrze to wygląda, natomiast z podwiniętym rękawem też wygląda bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę powiem wam, że no kocham ten sweter. Uwielbiam go i powiem wam, że śmiać mi się chce, bo w zeszłym roku jak chodziłam w nim do pracy, to koleżanka co chwilę mi mówiła, że wyglądam drogo w tym swetrze, że wyglądam naprawdę ekskluzywnie, więc zobaczcie, naprawdę czasem warto dołożyć, kupić sweter, które będziecie miały na lata, nic się z tym nie dzieje, tak jak mówię, wystarczy o niego odpowiednio dbać i będziecie naprawdę zadowolone. Więc zostały nam jeszcze dwa ostatnie sweterki i przechodzę do tematu, jak dbam o swetry.
Ostatni sweter z H&M-u w mojej szafie to najnowszy nabytek. Jest to sweter, który w swoim składzie ma aż 95% wełny i też, słuchajcie, udało mi się go wyrwać na jakiejś wyprzedaży minus 25% i nabyłam go w cenie 150 zł, więc super łup. Piękny, beżowy, taki właściwie powiedziałabym ecru kolor, prawie biały, taki off-white. Ma bardzo fajne takie lamówki. Tutaj przy szyi oraz wzdłuż rękawa ma czarną lamówkę, która też trochę robi robotę w tym swetrze, przez co on nie jest takim zwykłym swetrem. Mam rozmiar L, myślę, że M-ka też nie byłaby zła, słuchajcie, ale już nie chciałam wymieniać, bo no, ten był w super cenie. Ma długi rękaw, zobaczcie, naprawdę fajny długi rękaw. Tutaj też fajnie wygląda podwinięty. No nie wiem, mam, słuchajcie, fazę na te podwinięte rękawy, podoba mi się to, więc jeżeli jest taka opcja i dobrze to wygląda, to wywijam ostatnio te rękawy w swetrach. Jeszcze taki sam jest, słuchajcie, czarny z beżową lamówką, też bardzo ładnie wygląda. No super jest ten sweter, jest taki ciężki, jest taki mięsisty, natomiast w ogóle nie gryzie i to jest w sumie takie zabawne, bo przy tak dużej ilości wełny w składzie powinien być gryzącym swetrem, a w ogóle nie gryzie, jest przyjemny, milusi, ciepły, naprawdę dobrze wygląda. Znowu taki uniwersalny sweter, no elegancko do jeansów i myślę, że też będzie można go fajnie wystylizować. No i właśnie minusem, słuchajcie, moherów są te małe niteczki, które latają i lubią się przyklejać gdzieś tam do rzęs. I już czuję, że muszę chyba iść do lusterka i uwolnić się od jakiegoś kłaka, który gdzieś tu mi się przykleił do rzęs, słuchajcie. No więc taki sweterek z H&M-u, ostatnia zdobycz. Bardzo fajnie. Kochani, i ostatni sweter w mojej garderobie to jest polska marka Vasala, też całkiem nowy nabytek, którego jeszcze nie widzieliście. Sweter jest super, nie był najtańszy, ale jest wykonany w 100% z bawełny, w tym 50% bawełny organicznej. Vasala nie ma tanich rzeczy, natomiast ma rzeczy naprawdę dobre jakościowo. Sweter ma taki obszerny, oversize'owy krój, jest to rozmiar M na L. W ogóle zabawne jest też to, że na stronie ten kolor nazywany jest kolorem miętowym, natomiast na żywo ten kolor, moim zdaniem jest to taki stalowo-turkusowy kolor. Bardzo ładny, bardzo twarzowy, bardzo oryginalny, który moim zdaniem też bardzo ładnie pasuje do różnych innych kolorów, jak na przykład beżowe, luźne spodnie, właściwie wyszedł teraz taki wasalowy outfit, wasalowe spodnie i wasalowy sweter, ale też fajnie wygląda do jeansów, do rurek, do długiej spódnicy, też taki, wiecie, basing. Te swetry pojawiają się w różnych kolorach na stronie w zależności od aktualnego dropu, jaki proponuje marka Vasala, więc warto śledzić. Aktualnie jest dostępny ten kolor i jeszcze chabrowy, no ale ten kolor totalnie podbił moje serce, coś innego, coś niebeżowego. Bardzo przyjemny i mimo tego, że jest takie wrażenie, że ten sweter jest dosyć ciężki, to taki nie jest i też nie jest taki, wiecie, bardzo ciepły, więc jeżeli ktoś nie lubi moheru, nie lubi gryzących swetrów, to ten na pewno będzie strzałem w dziesiątkę. Dobra, kochani, więc tak wygląda moja sweterkowa garderoba. Dajcie znać, jak Wam się podobają wszystkie moje swetry. Dajcie też znać, jak Wam się podoba taki mierzymy z szafy. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie w komentarzu koniecznie wiadomość, jaki kolejny przegląd mojej szafy robimy, co chciałybyście zobaczyć. Właśnie co tam gości w tej mojej garderobie. I słuchajcie, tak, co najważniejsze, to żeby te swetry nam posłużyły latami, żeby wydane pieniądze na swetry z dobrym składem nie poszły na marne, to przede wszystkim właśnie odpowiednie dbanie o nasze swetry. Kluczowe jest pranie swetrów. Słuchajcie, pranie musi odbywać się w wersji bardzo, bardzo delikatnej. Bardzo często czytam, że swetry powinnyśmy prać ręcznie. Ja, słuchajcie, absolutnie nie piorę swetrów ręcznie. Nie lubię prać ręcznie i wydaje mi się, że, wiecie, tak ugniatając je, mogłabym zrobić im więcej krzywdy niż jednak wyprać je w pralce. Pralkę zawsze ustawiam na minimalną temperaturę albo w ogóle ustawiam na pranie bez żadnej temperatury. Piorę swetry tylko i wyłącznie w detergentach przeznaczonych do wełny. Natomiast powiem Wam, że też bardzo fajnie sprawdza się do prania swetrów szampon do włosów. Jeżeli chodzi o pranie moherów, to powiem Wam szczerze, że głównie mohery piorę w szamponie do włosów. Wtedy są takie fajne, puchate, mięciutkie i w ogóle się nie elektryzują. Także słuchajcie, też taki tip na pranie swetrów. Ważne jest też to, żeby nie wirować swetrów, słuchajcie, zawsze ustawiamy wirowanie na minimalne, sweter ma być delikatnie odwirowany, żeby nam nie kapał, ale nie wirujemy absolutnie na 1000 czy 1200 obrotów, bo sweter mógłby
nam się rozciągnąć, mógłby nam się zniszczyć, stracić swoją formę. Tak samo suszymy. Słuchajcie, suszymy swetry na płasko, nigdy nie rozwieszamy ich na suszarce, nie wieszamy na wieszakach. Suszenie musi się odbywać na płasko. W internecie można też znaleźć bardzo fajne suszarki do swetrów. Jest to forma takiej kołyski wykonanej z siatki, na tym sobie układamy sweter, który nam spokojnie sobie schnie. No i też bardzo ważne jest to, żeby nie nosić swetrów z naturalnych włókien codziennie. Swetry z naturalnych włókien potrzebują odpoczynku, więc jeżeli w ciągu dnia nosimy sweter, to odkładamy go na dzień dwa i dopiero za dzień dwa ubieramy go z powrotem. Naturalne włókna nie lubią być noszone codziennie, eksploatowane codziennie, muszą sobie troszeczkę odpocząć. Także słuchajcie, takie moje patenty na dbanie, jeżeli chodzi o swetry. Jeżeli nam się sweter gdzieś skulkuje, no to zwykła maszynka, którą myślę, że już każdy z nas ma do odkłaczania swetrów. Ja mam, słuchajcie, taką zwykłą, najtańszą maszynkę, chyba za, nie wiem, 12 zł z Allegro na kablu, ona mi się najlepiej sprawdza, ale są też różne takie na baterie i bez problemu. Chociaż powiem Wam, że kiedyś próbowałam golić swetry golarką, taką wiecie, zwykłą golarką. To też jest spoko patent, natomiast musicie robić to bardzo delikatnie, bo ja, słuchajcie, kiedyś za bardzo docisnęłam kolarkę i zgoliłam sobie dziurę w swetrze. Także słuchajcie, dla bezpieczeństwa na pewno lepsza będzie golarka dedykowana do golenia swetrów, a nie golarka taka, wiecie, do golenia normalna. No więc tak, kochani, tak to wygląda, taki sweterkowy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę, zostawcie serduszko, zostawcie komentarz, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!